Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. A więc cóż, zanim zaczniemy cokolwiek, dzisiaj jest wielki dzień. Jakiś czas temu wyszła aktualizacja 1.1 już oficjalnie. Więc tak, gramy już oficjalnie na nowej wersji, gdzie proszę. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Ale tak, w teorii jest nowe pole, parę nowych innych rzeczy tutaj. Więcej wszystkiego. Oraz parę nowych wrogów. Ile w tym prawdy, co to się tam kryje? Znaczy w sumie ile to się tam kryje bardziej niż ile w tym prawdy. Zobaczymy. Prawdopodobnie niebawem, ale większą rzeczą, która się dzisiaj wydarzyła także jest to. 3 Astral Orby. Farmiłem je dosyć długo, ale znalazłem dosyć dobry sposób w internetach, więc bardzo dziękuję temu, kto to opublikował. Mniejsza z tym, kto to był. I tak, w tym oto momencie wielkim chciałbym postawić w końcu budynki, które pozwolą na to wszystko, ale proszę, brakuje żarcia. Więc zrobimy dzisiaj coś, czego też jeszcze wcześniej nie robiłem. Opcja Dismantle. Jak widzicie, mam pełno różnych, mniej lub bardziej przydatnych rzeczy. I możemy na przykład te wszystkie orzechy, które tu mamy, rozmontować, tym samym je tracimy. Ale zyskujemy parę innych rzeczy, więc tak, tak. I żeby już było gotowe, ser. Ser jest nawet dobry. Szynka niech będzie. Rozwaliliśmy parę rzeczy jeszcze. Dla achievementu jestem skłonny rozwalić tego więcej. Dobra, mam pierwszy achievement za rozwalanie rzeczy, więc jej. I tak, teraz kiedy udało się to zrobić, stawiamy alchemika. Mam alchemika. Śmieszny gościu z wyglądu. I teraz powiem wam właśnie szczerze, bo dowiedziałem się, jak działa alchemik. Otóż pozwala niszczyć zasoby, żeby tworzyć inne zasoby. Teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo ten znajomy mówił, że potrzebuje alchemika. No niestety, teraz już to aż tak chyba potrzebne nie będzie. Bo w sumie wszystko, co chciałem mieć za te astral orby, to już będę miał, możemy zrobić tutaj, tutaj, wszystko, dobra. Ale mniejsza z tym, parę dialogi. Czy widziałeś, że wodór jest najbardziej podstawowym i pospolitym pierwiastkiem we wszechświecie? Aha. I widziałeś, że brak tej wiedzy nie czyni cię złą osobą? Nie bój się uczyć, mój przyjacielu. To miał na myśli. Niewiedzenie czegoś nie jest przestępstwem. Prawdziwym przestępstwem jest niepróbowanie uczyć się tego. I zobacz, co możemy osiągnąć z nauką. Alchemiczna transformacja materii. Tworzenie jednego z drugiego. Coś, czego nie posiadasz, coś z czegoś, co masz. To jest cudowne. Niesamowite. Super. Po prostu wiecie, o co chodzi. Więc teraz już wiesz, gdzie powinieneś się udać, jeśli chcesz starą, dobrą, alchemiczną transformację. I zawsze jesteś tu mile widziany. Na miłą filiżankę, dobrą filiżankę herbaty i dobrą rozmowę. Więc tak, mam rubrykę i... O, widzę, że nie można tego ulepszyć. Okej. No i rubryka alchemii. Powiedzmy, że zobaczymy, jak to działa na przykładzie... Kurczę, na przykładzie czego? Powiedzmy tego. O! I teraz w ten sposób wiemy, ile się dostaje, ile się traci. Okej, czyli... Poświęcając te wszystkie materiały, dowiemy się, co jest potrzebne, żeby je tworzyć. Dobra. Dostajemy 25, potrzebujemy 100. Okej, dobra, czyli książki będą dobrym źródłem w sumie na tworzenie. Tutaj 25,66, okej. Ale dobra, resztę na razie nie będę rozwalał, bo wszystko może okazać się przydatne. Ale fajne, fajne. No i dostaliśmy też jeszcze na szybko tylko... Zobaczę ostatnie. 0 milestone, czyli kamień milowy 0. Jak to działa?
Zmienia siłę wrogów na bazie tego, jak daleko są. Potwory bliżej... Stałem się... Aha. Potwory bliżej tego kamienia milowego zero są słabsze i te, które są dalej od tego. Nie dotyczy bossów. Okej, dobra. Nie wiem, czy bym to korzystał, ale dobra. Resztę rzeczy zaraz też podejrzymy, bo nie ukrywam, trochę się już zobaczymy, jakie są rzeczy, jeśli chodzi o funkcje. Ale zanim to, to jeszcze nareszcie odblokujemy Suburbs? A to nie pisało wcześniej Town? Nie wiem, się widzę, jeszcze pisało Miasto. Okej, czyli że co, że coś jeszcze innego? A chwila, to on był też tutaj chyba. Nie wiem, mi się nie wydaje, że on tu był. A może był, nieważne. O, prawdziwa wiedza, znaczy świątynia wiedzy. Najlepsza świątynia, która tu jest. Zdobywanie nowej wiedzy. A ogólnie ćwiczenie i pracowanie twojej pamięci. Cóż, twojej pamięci mięśniowej przynajmniej. O, bardzo mi szkoda naukowców geograficznych. Tak właściwie. Teraz możesz nauczyć się wszystkiego, co tu jest dosłownie w parę godzin. Okej, czyli ulepszyłem i to tyle? Myślałem, że będzie więcej miejsc ogólnie. Że będzie więcej ulepszyłem, dostałem teraz jakieś przedmieścia, czy tam... Tak, to są chyba przedmieścia, to suburbs. I tyle, ostatnio było coś w jakimś mieście. No dobra, trudno się mówi. I przy okazji mam też dwa dodatkowe miejsca. No się to zabiorę, pozwólcie, tak. I... W sumie niech będzie to... Wielkiej różnicy mi nie robi, co gdzie postawimy. I tak, jak już w sumie przy tym wszystkim jesteśmy, tu też właśnie jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż zauważcie sobie, czym zauważcie w sumie, że jest coś takiego jak zestawy, czyli inaczej mówiąc, możemy przygotować na różne sytuacje, różne zestawy przedmiotów i inne takie w ogóle. Więc ciekawa sprawa. Definitywnie będę chciał się potem pobawić w przygotowanie paru, no ale na obecny moment nie ukrywajmy. Ja aż tak mi na tym zależy. O, i przy okazji zauważam, że mam patelnię, to wolę dorzucić kolejną patelnię niż tamto. Więc tak. Podobna sprawa, żeby nie było do tego, co właśnie jest tutaj. Tu gdzieś też kart, można przygotować kilka talii. I w ogóle przedmieścia, jak działa. Mogą być położone tylko obok innych przedmieści, jeśli już istnieją i zwiększa doświadczenie uzyskiwane za pokonywanie wrogów o jeden. No, bardzo dobre. Ale tak, mniejsza z tym. No, tak samo właśnie można tutaj z tym zrobić. Jak na razie wszystko, co są takie domyślne. Poza pierwszą. No, oczywiście później coś się zmieni ewentualnie. I najważniejsze, talie perków. Okazuje się, że nie mamy jeszcze kilku. Wcześniej czy później dostaniemy. Ale definitywnie naprawdę fajna rzecz. Pamiętajcie, że można podejrzeć wszystkie, które są dostępne. To jeszcze taka fajna rzecz, można sobie po prostu wyłączyć, które się chce, których się nie chce i tak dalej. Więc w tym momencie, pozwólcie, że już mógłby przychodził do sedna sprawy. Robimy wyprawę jako Necromanta. I tak, na talii numer 1 dla niego przygotujemy sobie teraz coś, co miejmy nadzieję pozwoli nam przejść krainę numer 4. Więc tak, definitywnie nie jest to może najmądrzejsze, ale czuję, że może być potrzebne. No rzeka to... Nawet nie ma co o niej mówić. Takie rzeczy. Z opcji tych mógłbym przedostawić sobie był 0 milestone, ale wolę kryptem, to jest najlepsze, co jest po prostu dla nekromantów. Oblivion, bo z tego lepiej się nie ruszać. Niech będzie ta świątynia. Przedmieścia. Po prostu muszę zobaczyć, jak przedmieścia działają. Nie ma, przebacz. Latarnie. Te dwa też mogę. Bagna, ruiny nie. O, to też, bo to będą konieczne rzeczy. I ogólnie mógłbym już wyruszyć, ale jeszcze na wszelki wielki wezmę pająki. Mogą okazać się przydatne czy coś. Natomiast jeśli chodzi o talię perków, podkreślam, w tym momencie chcę iść po to,
by zwyciężyć, ewentualnie zdobyć po prostu jakieś super nowe rzeczy, odkryć coś nowego, fajnego. Ale głównie, żeby zwyciężyć nad bossem już ostatecznie i może przejść grę. Więc tak, tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Mogłoby być ciekawe, owszem, ale nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. To się przyda. To definitywnie się przyda. Potężne. Oczywiście, że tak. I usuwanie umiejętności też. Dobra. Więc tak się to wszystko prezentuje. I w sumie zapraszam do kolejnego spotkania z rozdziałem 4 jak nekromanta. Nawet nie wiem, po co to mówię w taki dziwny sposób, ale okej. Okej, przypadkiem kliknęłem na prawy przycisk i jest jakaś opcja zamykania. Czyli nareszcie można sobie zablokować chyba rzeczy, bo one, wiecie, się nie niszczyły. Super! Wow. Przy okazji nie dostałem dwóch książek, tylko zamiast tego dostałem pierścień. Też definitywny plus. I najważniejsza rzecz. Prędkość ekspedycji. 1, 2, 3, 4. No! Widzicie? Nareszcie jest to, na co czekam najbardziej. Zwykle na to też, że już długo dosyć znam się na tym wszystkim. Razy 4. Prędkość bitwy też się... Jest razy 4, czy nie? Powiem szczerze, że nie jestem pewien, ale... Definitywnie, razy 4 jest czymś, co nieźle przyspieszy to wszystko. Chociaż wiecie co? Zwyczaj można zobaczyć do menu. O! Zmieniły się tutaj też opcje. O! O! Wiecie co? Nawet takich rzeczy nie widziałem. O! Okej. Okay. Pozwól przyspieszenie tempa walki. Tempo walki powrócisz dam na razy 2. Znaczy nie, razy 2 to jest tylko za dużo. 1,5. Wiecie, chcę po prostu mieć trochę przyspieszone to, ale jeszcze nie mam zamiaru też aż tak się gubić w tym wszystkim, co tu się dzieje, więc tak. Jakiś lepszy naszyjnik? Zdecydowanie lepszy. I cóż, powiem szczerze, nie wiem co mam mówić. Poza tym, że zapowiada się fajnie. I dobra, przedmieścia. Ja chciałbym prezentować póki co w tym miejscu. Wolniej muszę iść z rzeką, bo boję się co może wyjść. Może kiedyś zobaczymy. I powiedzmy, że tutaj w dalszym ciągu, podkreślam, nie będę stawiał niskobudżetowych, czy tak to nazwę roboczo, kart. Ten, wiecie, tutaj, czyli to odpada, tylko te lepsze, żeby po prostu nie przywoływać zbyt szybko lisza i innych jakimiś słabymi rzeczami. I przedmieścia, mogę postawić tylko tak, okej. Drugie przedmieścia, więc już 2 expo więcej za każdego pokonanego wroga, super. Jakiś pierścień? Nie ma tech speed, ale na co nam tech speed? Niedługo lasami to nadrobimy. Więc nie ma co się martwić. Dobra. Coś dobrego. O, książka trochę lepsza, dobra, bierze. Ale, jej, nieźle. Już na start, powiem wam szczerze, jestem... Dobra, pająki. Można być ryzykowne, ale postawić tutaj, żeby już trochę ograniczyć możliwości lisza. Bo jak wiecie, ty lisz będzie miliony pałaców sobie wzywał. Więc te. Dobra. Skrzynka zniszczona. I nam dostałem rzeczy z niej. I teraz tutaj tak, 1,56, tutaj 1,32 z innymi rzeczami. Powiedzmy, że póki co wezmę to. Bo jednak quality moim zdaniem jest bardzo potrzebne. I tak, pierścień, który nie daje niczego sensownego. O, village. Wioskę bym postawił... W sumie... Na razie muszę to obwarować, by wiecie, jak najmniej było po prostu tych... Pałaców lisza, więc tak. Podrzucę ją blisko póki co. Vampirata już tam dostawię. Też to jest, wiem, że głupie, mocno ryzykowne. Ale tak. O, nie tak chyba zaczyna grzmieć, więc jeśli... Jeśli się okaże, że to będą się prawdopodobnie skrócić odcinek, więc wybaczcie za to, ale no, może być różnie. I to jest tak, świątynia ta. Są strasznie głupie i ryzykowne. Ale tak. Postawiam tak, żeby blokować trochę pałaca. Nie jest to może najdosądniejszy wybór, ale muszę po prostu. I właśnie wracam. Wiem, że one są wredne i w ogóle głupie.
ale powiem wam szczerze, jak trafiałem w bossów, to nagle zaczyna po prostu być przyjemnie. A każda pomoc, która może dać szansę na przezwyciężenie wszystkich bossów na jednym podejściu, jest naprawdę cenna. Dobra, pustynia, super. I to ta lepsza pustynia, więc no, tym bardziej super. O, i coś mówi, że niedługo uzbieramy... Chciałem powiedzieć, że niedługo uzbieramy książkę pewnie, a sobie patrzę, dwa drewna. Już wiem, co będę wymieniał na ten, na hydrogenum sobie, w takim wypadku. A, i właśnie, zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze najlepszej rzeczy. Można przerywać wyprawy bezkarnie, po prostu w środku wyprawy dostajemy zapisa. Wiecie, jakie to jest super? Znaczy, nie będę musiał robić kilkugodzinnych odcinków, żeby podejście skończyć, albo wszystko naraz. Tylko jeśli będziemy bardzo dobrze iść, mogę zakończyć odcinek na spokojnie, w swoim tempie. I wiecie, standardowo powiedzieć coś na zasadzie... No, w następnym odcinku kontynuujemy podróż. Dobra, to było głupie. Zbyt szybko puściłem klawisza, no cóż. Przynajmniej jest postawione. A, więcej ryby z quality. Ogólnie lepsze, super. Książki. Więcej quality, więcej wszystkiego. O, tam wezmę. Jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę, wybaczę też trochę rozkażenie, ale pierwszy raz od dawna mam naprawdę swobodny czas, bo po prostu jakby to najłatwiej określić, no sesja poszła dosyć spokojnie i dobrze. Dobra. Przedmieście dalej rozstawiamy. O, o, dobra. Przy okazji widzę też coś, co jest naprawdę cenne. Dobra. Jest na razie w trybie krwawym, nie w trybie, jak to się nazywa, głodnym, więc nie jest aż tak najlepiej, ale dobra, ważne, że jest. Quest failed, niestety. Ale tak, ważne, że po prostu mam to ogarnięte. O, i mamy pozioma. I teraz z tym to mam do wyboru. Szansa na to, że będą mieli mniej umiejętności. Nie dotyczy bossów, więc fajne, ale nie aż tak bardzo. Tutaj pełno oblivionów i leczenie przy używaniu oblivionów, super, ale... No, błyskawica na każdym moim lub szkieletowym ataku. Powiedzcie mi, że to nie jest dobry wybór. Szczególnie jeśli uda mi się potem nagromadzić więcej szkieletów czy coś. A, dobra. Kolejne przedmieście, dobra, tak. Wiecie, chciałbym po prostu robić tak, żeby po prostu w ten sposób wystawiał, zrobić taki blok wielki. Dobra. Okej, okay, pustynia tutaj. Rzekę tym razem się prowadzić trochę tak, po prostu. Mhm, dobrze, co jeszcze? O, czy jest to jakieś pole? O, tutaj dobrze będzie tą latarnię postawić. Co prawda, póki co dużo tu się nie dzieje, ale tak, ważne, że jest. I zaraz nadchodzi wielki moment, kiedy Lisz się będzie się chciał pojawić. A, dobra, książkę tam zablokuję. Na wszelki wielki. Dobra. Najlepsza tarcza to też lepiej przyblokować póki co. Może się przydać kiedyś, a reszta raczej do wyrzucenia, więc tak, idziemy dalej. I no, w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć z tym wszystkim. Jest dobrze, naprawdę bardzo dobrze nawet. O, i to jest tak, wioska. Ta wioska wywoła bandytów, ale okej, postawmy tak. Jakoś to przeżyje, Sand Dunes kolejne, więc super. A reszta czeka na swój czas. I w sumie niebezpiecznie blisko już Lisza. Naprawdę niebezpiecznie blisko. Patrząc na to... Może w sumie nie mamy niczego, co daje nam jakąś wyjątkową przewagę nad nim. I atak speed też nie najlepsza. Dwa szkielety. Okej, 15, 37, dobra, do widzenia książka. A i w najgorszym wypadku będę musiał pożegnać się z quality na rzecz tego wszystkiego. Żeby, wiecie, mieć po prostu lepsze szkielety. Mocniejsze w bazowych statystykach. Na starcie z nim. Natomiast jeśli chodzi o sam sobie amulet, no... Wolałbym go nie ruszać. A i najlepsza rzecz w ogóle jaka istnieje. Już nie pamiętam od którego momentu, ale... Atakowanie ich, kiedy ich ma, no, po prostu powoduje, że oni nie mogą nic zrobić, bo im przerwa ataki. Super to jest. Dobra, i ta szkielety dłużej. No, widzicie go? Ile z gościu wstawał? W sumie możemy teraz spróbować wezwać Lisza. Pewnie tego pożałuję, ale... Spora część
i tak jest już trochę zaparkowana. Dobra, udało się jeszcze bez tego. To teraz ostrożnie trzeba karty kłaść, wiecie, tak żeby jak najbardziej zablokować tutaj. Jak już to zrobimy, to wydaje mi się, że Lisza może pokonamy bez większych problemów. Dobra. Co tu mamy? Więcej quality. Jako, że książkę prawdopodobnie będę musiał wymienić, to niestety to wyrzucę. Tutaj wszystko lepsze, więc oczywiście. No i do widzenia, naszyjnik. No cóż. Zrobię to. Nie ma sensu po prostu blokować swojego postępu. Aha, zablokowane i nie da się odblokować. Dobra. Zaraz zobaczymy. Z tego powodu, że nie można wymienić rzeczy, to w sumie to fajnie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zablokowałem sobie w ten sposób w ogóle wymianę wszystkiego. Jeśli tak, to jest trochę kiepsko. Dobra. Dobra. Warto o tym pomyśleć. Kolejna pustynka, dobrze. I z tego za chwilę zdobędziemy już drugi ten, jak to się nazywało, no. Ale wiecie co, tylko że to jest dwa tutaj też, zrobimy taką trzecią warstwę. I zapomniałem o tym. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pałaców. Jeśli dostaniemy szybko obliwionów, albo znowu okazję do wzięcia obliwionów, to raczej nie będzie zbyt łatwo. Dobra, jest oblivion, super, super, super. Zacznijmy od tego. Wielkiej różnicy nie ma, którego zniszczymy, ale akurat tak. Na przykład co chwilę widać tutaj znaczek zapisywania, co sugeruje, że tak, naprawdę gra się zapisuje. To mogę się z tym wstrzymać póki co. Tak, tak. Błyskawica. I co my tu mamy? Dobra. Na czym to stanęło? Tak, dobra. Dobra, opcję dostaliśmy leczeniec, które będzie potrzebne. Szansa na nie trafienie tracenie kart. I oczywiście co, jak szkielet kogoś dobija, to się wzmacnia. Wiecie, to najlepsza opcja, jaka istnieje moim zdaniem na taką sytuację. I tak, teraz kiedy już też nie ma jakiejś takiej sytuacji stricte mówiącej, że nie możemy kłaść kart, bo zaraz Lisza wezwiemy, mogę swobodniej porozmieszczać pająki i inne takie, które po prostu chciałbym gdzieś umieścić coś, dobra. No i za chwilę wielka chwila osądu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Poza tym, że widać, że tracę bariery bardzo łatwo, co jest niepokojące. Życia też mam za dużo. Więc prawdopodobnie moje pierwsze wskrzeszenie poleci na Lisza. Przy czym pragnę podkreślić, mam dwa wskrzeszenia. Jedno dosyć słabe z cmentarza, drugie bardzo mocne z krypty. No i trzecie mogę zdobyć w ramach perka. Co też udało mi się zrobić, taka ciekawostka i mawać wmęta za wskrzeszenie się trzy razy podczas tego przebiegu. Ale tak. Odsięgamy, Liszu. Tak, standardowo. Dawaj nekromanta. Dawaj nekromanta. Dasz radę. Okej, okay, automatyczne wskrzeszenie z końcówką życia. Oczywiście natychmiastowa śmierć. Resurrect. I brak szkieletów obrońców, którzy mogliby tutaj naprawdę odmienić losy wszystkiego. I niestety dobiło mnie, co? Oczywiście, że te głupie świątynie. No ale cóż. Nie udało się. Spodziewam się, że może być taki rezultat. W takim wypadku, wiecie co? Warto będzie może pomyśleć o ulepszeniu czegoś, co tutaj mamy dostępne. I jeszcze bardziej, wiecie, żeby przygotować się lepiej. Zresztą taką kuchnię mamy już maksymalnie. Inaczej mówiąc, może cmentarz. Tylko potrzebuję dużo kamienia. 40 kamienia. Już się robi. Pierwsza rzecz, musimy jednego. Serio, kamieńska za 50? Okej. Okay. Dobra. Książek możemy dużo, dostaniemy za to achievementy. To
O nie, wiecie co, książki teraz naprawdę będę chyba uwielbiał. Patrząc na to, jak łatwo po prostu się zbiera. I na to mi teraz pozwalają. A, dobra. A, mamy coś tutaj też więcej. O, tutaj w sumie jest stówkę. Czyli za jedno takie jest dwa kamienia. A, to nie pamiętam skąd było za bardzo, co to jest. Craft. O, nie, nie, tego nie ruszam. To jest Unity. Nie jestem pewien też, co to daje. Ander. To też dosyć łatwo zrobić, zobaczymy ile. Również stówka. Drewno. 25. Czyli w sumie jest na podobnym poziomie do kamienia. Dobra, tak do 40 mogę zejść. Mhm. Jeszcze 3. Dobra. Raz, dwa, trzy. Mamy 40 kamienia, ulepszamy. Teraz 20%. Niestety nadal nie jest to idealnie, ale... przynajmniej mamy już lepszy cmentarz. Kto wie, może nawet jeszcze teraz się trochę posilę, pomęczę i... ulepszę go jeszcze bardziej. W sumie czemu nie? Dobra. Ty wstajesz i idziesz. Ale... you're limping, nie jestem pewien. Nie wiem, czy chodzi o to, że powlekasz nogami, czy coś... nie jestem pewien. Niedobrze. Mhm. Lokalni powiedzieli mi, jak powstrzymać to coś tak bardzo. I w ogóle teraz pozwólcie, że sprawdzę sobie, co to oznacza, bo w sumie... takie limping. nie... naprawdę nie kojarzę słowa. To powiem szczerze, nie chodzi o to, że nie pamiętam, tylko nie kojarzę w ogóle. Zaraz zobaczymy. Dobra. Tylko nie wiem, czemu... to... tak, utykasz. Tak. Czyli dobrze, myślałem, że powykaj nogami i tak dalej. Ach, teraz będzie ci lepiej. Mówisz mi. Dobra, i teraz co potrzebujemy? Dwie kule. Tego typu. Dobra, dwie takie kule. 10 takich kul, więc niestety trochę zepsułem. 52 kamienia. Niestety już nie mam kuli bezpośrednio, żeby dowiedzieć się, ile jest potrzebne. Za to mam jeden kawałek, możemy zobaczyć. 60. Dobra. W takim wypadku... po prostu dajcie mi chwilę. Sprawdzę, ile jestem w stanie przygotować w takim wypadku, po prostu, żeby mieć wszystko gotowe. No dobra. No to jesteśmy przygotowani do ulepszenia krypty po raz kolejny. Jak widzicie, wyprzedałem się z większości surowców. Ale z dobrej strony przynajmniej widzę teraz ceny każdego z nich, więc... na przyszłość, jakby coś chciał, będę wiedział, ile muszę drewna nagromadzić czy kamienia na powtórkach, żeby to zrobić. A więc tak, kolejne 20% HP po ożywieniu. To jest grób specjalny. Czarodziej tu spoczywał, ale wyszedł. Czemu odszedł? Samemu. Bez pomocy ode mnie. Zostawił ze sobą księgę. Może być przydatna. Okej. Okay. I tu teraz wymaga to jeszcze milionów różnych opcji, ale... tego to ja za szybko już nie osiągnę. Więc cóż... w tym zapomniałem o tym, że jeszcze to można ulepszyć. No niestety. Teraz już tego się nie zrobimy. Ale tak, nie zmienia to faktu, że po niewielkiej zmianie... wolałbym może... jeszcze chcę z tego zrezygnować? Nie szczególnie, dobra. Zostawmy może jak jest. Wyruszmy ponownie. Zobaczymy, co tym razem z tego wyniknie. I tu mamy, dostaliśmy dużo lepszy pierścionek. Fajnie, że to zmienili. To jest super pierścień tym razem. No. I jak mówiłem, jeszcze jedno podejście zróbmy. Albo w jego trakcie po prostu zaprzestaniemy. Albo będziemy kontynuować. I tym razem zrobię trochę rozsądniej. Zostawiając groby i inne rzeczy w pobliżu najpierw, żeby... no. Mieć spokój z pałacami, które ostatnio były dla mnie zgubne. Okej, okay, pustniewskiej jakości, super. Dobrze, bardzo nawet dobrze. Kolejny cmentarz, tym razem postawię tutaj, bo nie chcę mieć tam serii cmentarzy, które są co najmniej wkurzające. Więc tak. Zaraz zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Jak na razie widzę, że... no nie szczególnie mi się chcą pojawić jakieś dobre
jakościowo rzeczy. Znowu wisiorek. Jeden lepszy niby od tego, co miałem, ale... Ne. Dobra. No to zaczynamy budowę. A, to mam rozstawić najpierw tutaj. I tak rzeka, standardowo. To może bym poprowadził w taki sposób. Tak, tak, tak. I po prostu potem tak. I w ten sposób coś się wymyśli dalej. Szkoda tylko, że już nie mamy lasów i innych rzeczy, żeby tam rozstawiać. No niestety. Tu jest idealne miejsce. Blokujemy pałac. Jeszcze przy okazji zmniejszamy ilość potworów okolicznych. Więc super. Dobra. Battlefield, czyli pobojowisko. Jedno tutaj chyba też poblokuje. Tak, zablokuje i przy okazji da nam skrzynię. Więc jest dobrze. Nie będę was naprawdę kombinował. Czuję, że jest w miarę dobrze. O, lepsza książka. Co prawda zer jeden, ale zawsze. Pająki. Niech będą. Zawsze już po prostu kolejny punkt zablokowany. Szkoda tylko, że szkielety się przełamują przez moją obronę. Super. Chyba, że książka do coś lepszego. Oczywiście. Oczywiście. Teraz tak. Tutaj mamy 1,47, tutaj 2,16. Dobra, oczywiście, że 2,16. I? Kolejne pająki. To ja rozstawię tutaj. No i oczywiście idziemy dalej naprzód. Przed się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak na razie jedyne, co widzę, że wynika, to niestety to, że mamy spore braki w ilości przedmieści. Które, nie ukrywam, czuję, że mogłyby być naprawdę przydatne, gdyby się trafiało w większych dawkach. Wiecie, zwiększając te wszystkie... jak to się nazywa? Brakuje mi słów, naprawdę. No, zwiększające ekspy. Po prostu jakoś tak czuję, że dużo ekspów pozwoliłoby nam na tyle szybko może ogarnąć wiele rzeczy, że no. Potem by nie było płaczu, że mamy za sobą postać czy coś. Talenty, które tam byśmy zgarnęli, były na tyle mocne, że no, by się udało. Więc dobra. Dobrze, kolejny to. Super. Najważniejszy punkt. Bo to pozwoli nam postawić tutaj las krwawy, który będzie później służył do lepszego unicestwień bossów. Pozostały nadal do niczego. I dobra. Zacięta walka. Wielka, wspaniała, trudna. I mniej atak speedów, ale czy nie atak speedy podchodzą? Oczywiście, że nie. Przynajmniej nie w tym momencie. Wystarczająco dużo będziemy ich odbierać tak od innych źródeł. I tutaj jest poziom szkieleta. Tutaj nic szczególnego, dobra, nie ma co się przejmować. I dobra, mamy poziom. Ale zanim to, to oczywiście to. I... o, szybkie zdobywanie poziomów. Super. Ale nie mogę odmówić tego. Po prostu więcej szkieletów, nieważne co jak, jest gwarantem tego, że sobie będę dobrze radził. Bo teraz moja bazowa ilość wynosi 3. Zatem jeśli bym zrezygnował z pierścień na rzecz wzmocnienia szkieletów czy coś, to zawsze te szkielety będą chociaż 3. Dobra. Też nie ukrywam, wybór tego, żeby więcej, żeby ekspo dostawać zakładanie pól, to już był super. Chociaż z drugiej strony to pewnie znowu by mnie zachęciło do rozkładania pustyń i lasów podstawowych, czego chcę uniknąć, bo jednak... No, z doświadczenia po prostu zauważyłem, że rozkładanie wszystkiego, co popadnie, często prowadzi do dosyć słabych rezultatów ostatecznych. I to też oczywiście wymienię. Dobrze. I tak, kolejny las. Super. Więc znowu trochę szybsze przywoływanie szkieletów.
Dobrze, kolejny wampir. Szkoda, że nic nie mogę z nim zrobić. O, dobrze, przedmieście kolejne, super. Każde przedmieście to po prostu jest powód do wielkiej radości. Patrzę na to, że każdy kolejny po prostu jeszcze bardziej przyspieszają moje zdobywanie poziomów. Oczywiście wiem, że każdy kolejny poziom wymaga dużo więcej doświadczeniów i w ogóle. No ale i tak nie ma co narzekać. Dobra. Dobra. I w sumie lada chwila pojawi się Lisz, więc musimy być już gotowi. Gdzie to jest? O, ta książka. Może się przydać? Pozostałe rzeczy nie. Więc lecimy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A jak tam surowce? Widać, że trochę już się nagromadziło. Oczywiście teraz, powiem wam szczerze, nie zbieram jakoś szczególnie szybko czy coś, bo chcę. Teraz mówię, to są podejścia bardziej takie, że chcę po prostu łatwo sobie poradzić z wyzwaniami, więc no. Cokolwiek by było, nie było i tak jestem skłonny to po prostu robić na potrzeby. Chociaż nie, dobra, to też jeszcze może warto. Quality, dosyć dobre, więc jeszcze pomyślę. I dobra, nic poza tym nie jest takiego szczególnego. A tak, dosyć niebezpieczny blisko już Lisza. I... Ej, pole się zmieniło. Czyli... Co? Dobra, nie rozumiem. Ale mam miasto, które daje 2 expa zamiast 1. Fajne. Fajne. Tylko... Może mi ktoś proszę wytłumaczyć, na jakiej zasadzie doszło do tej zmiany? Bo jednak, no nie ukrywam, nadal jest to dla mnie trochę takie tajemnicze. O, dobra, to może być lepsze niż... Jeszcze na którym ma tylko quality. Gdzieś taki chyba był. Więc ten do widzenia. I w tym momencie do widzenia też ten. Dobra, kolejna pustynia, więc super. I teraz tak, co my tu jeszcze mam do rozstawienia? No niestety nic. Mam wyjść, co to naprawdę jest takie niepokojące, że nie mam do rozstawienia nadal tej czerwonej puszczy, czy jak to tam. Dobra, kolejny poziom. I teraz co mamy? O, oczywiście, że to. Szansa na to, że po prostu będę wyzwał dwa szkielety w momencie, kiedy osiągnę górny limit. Dobra. I teraz następne pole, które postawimy, musi mieć wpływ na Lisza. Nie mogę po prostu sobie powiedzieć, pozwolić na rozstawienie byle czego, byleby tylko się cieszyć z tego, że jej, po prostu postawiłem pola. Nie. Nie. Te świątynie słyszałem, że są naprawdę dobre. Sam się też o tym przekonałem niejednokrotnie. Ale ostatnio mi dobiła, więc... No więc nie. Mniej obrony, więcej mocy szkieleta. Oczywiście, że biorę już z marszu. I tę książkę można odpiąć. W sumie różnica jest na tyle niewielka, że nie sądzę, żeby była aż taka cenna. Dobrze. Dobrze. Chyba taki lepiej zachowam. Ale reszta nie jest do niczego potrzebna. Jest dobra. I w tym momencie, gdzie się mogą pojawić pałace? Tu? Tu. 4. Więc cokolwiek teraz zrobię, musi to być kontra. Żeby jak najmniej się ich pojawiło. Więc tak. A, jeszcze tutaj zapomniałem. 1, 2, 3, 4. Więc niestety i tak jest nieciekawie. Ale cóż. Przynajmniej 4. Mamy teraz dużo więcej szkieletów. Chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie będę musiał zrezygnować z ilości trochę na rzecz mocy.
Te szkielety, które teraz mamy, no, według statystyk, to mocno jakieś szczególnie to. Po prostu to nie panuje. Czemu w sumie nie szpanuje, powinien powiedzieć. Dobra. Okej. Okay. To był największy błąd, ale póki co. Chyba pójdę czysto w moc. Tak, daj mi to szkielety na poziom 5. Później może też pomyśleć o quality. Ale póki co potrzebuję jak najmocniejszych szkieletów, żeby były gotowe po prostu na największe problemy. Dobra, dobra, to rzeki też na spokojnie mogę już bardziej rozstawić. Czy coś jest takiego wartego uwagi? No dobra, to można tutaj. I niech będzie, że znowu zaryzykuję. Dobra. Kolejny lasek, super. Niedługo e-village powinno pojawić. Które podkreślam po raz kolejny. Dla nekromanty jest po prostu polem radości. Dosłownie żadnych zmartwień, żadnych problemów. No cóż, gra chyba sama teraz chce, żebym osiągnął sukces. Mniej bardziej niż ostatnio. Oczywiście, że stay. I teraz jest jakaś informacja. 55 HP teraz, proszę. Widzicie, jak dużo teraz będzie mi przywracało. Opłacało się. Opłacało się pomęczyć trochę tego wszystkiego. O nie. Małusznika. Też cmentarz, który jest obok. Dobra. To już było milion razy. Więc jest ważkie to szybko. Ale ja szybko je też wzywam. Aha. I tym razem poszło po prostu bezproblemowo. Dobra, nie było. To niemożliwe, nonsens i w ogóle. Nie ma dużej różnicy, więc aż tak szybko nie trzeba tego robić. To oczywiście. Nie. To jeszcze zostawię na wszelki wielki, ale po co nie. Tak, tak. O, w ogóle patrzcie, kolejne miasto się zrobiło. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Ciekawe. Zdecydowanie nie. I zdecydowanie nie. Te książki w ogóle są prawie identyczne. No cóż. Dobra. Dobra, bijcie szkielety, musimy to zwyciężyć. W sumie mam 42 minuty, więc co ja? Chyba zaraz będzie pora zrobić chociażby krótką przerwę na rzecz po prostu nowego dnia w następnym odcinku czy coś, by jednak, no nie ukrywajmy się, nie chciałbym robić godzinnych epizodów. Więc tak, powiedzmy, że dożyjemy do końca tej pętli, ewentualnie jeszcze zdobędziemy jednego perka, bo to już jest oczywiste, że dostaniemy go i na początku następnej pętli po prostu. No, zabezpieczymy później. Wiecie co, mam teraz bardzo dobre wybory. Oczywiście, że wezmę wskrzeszenie. No, dwa wskrzeszenia na pełnym życiu. Jedno na... jak to się nazywa? Jedno 55%, które będzie pod pierwszym. No, bardzo dobrze. Bardzo dobre podejście. Coś tak czuję. Oczywiście, no. Nie powiem, żeby to było podejście, którym czuję, że... jest to procentowa pewność, że wiecie, zwyciężę i tyle. Ale też nie jest to, powiedzmy, takie podejście, na którym mógłbym powiedzieć, że czuję, że to może być łatwa porażka. Jeszcze pomyślę oczywiście pomiędzy odcinkami, czy będę chciał dalej iść za ciosem. Chwila, mamy ile miast? To już się trochę gubię. Jeden? A, dobra, dobra. Okej, mam dużo tych miast. Powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak one powstają, ale... ale okej. Niech sobie powstają, ważne, że mamy miasta. Chcę wiedzieć, że lepiej działają. I dobra. Oblivion, więc fajnie. Kolejna wioska. No, nie będzie tutaj. I za pokonanie jednego wilka, zobaczymy. Mamy 204, a teraz 228. Dużo dostajemy. Dużo. Dobra. To niech będzie też...
tak? Nie, bo zepsuje mi jeden z lasów. Dobra, pomyślimy jeszcze później. A póki co, tak, tak. Pora na wielkie starcie z szczurowilkami. No i nadeszła już chwila, w której z czystym po prostu satysfakcją z tego, jak to wszystko wyszło, chciałem wam powiedzieć, dziękuję wam bardzo za uwagę i zobaczymy się w kontynuacji tego przebiegu w kolejnym odcinku już za tydzień. No cóż, jeżeli wam się podobało, to bardzo super, jeśli nie, to napiszcie, co jest nie tak, bo w sumie znowu komentarze są tak trochę martwe i chciałbym wiedzieć po prostu co i jak. Miałem zwykłe moje mordzenie, ale dobra, to wszystko, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.